Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie to dzisiaj będę gościnnie występować w teledysku u pani Justyny Styczkowskiej, więc jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę, także pokażę wam, jak wygląda backstage nagrywania takiego właśnie teledysku. A teraz idę na makijaż i włosy, więc chodźcie ze mną. Możesz się przywitać z widzami. Cześć! Jaki wyspany, dzień dobry! Zjemy croissant. Ja się boję z tym koniem, bo ja będę miała jakieś sceny takie, że ja będę go trzymać. Ja się boję. Jak on tak tu jest na żywo, to tak. Ja także musiałam przejść pod tym koniem i tak dalej, ja się zawsze tak bałam. Przejść pod koniem? No. Naprawdę? No, albo pod szyją, ale raz miałam też, że pod tłowiem, jakby musiałam przejść. I nie kopnął cię? Nie. Grubo. Ale ja zawsze tak tyłem przychodziłam i też właśnie nie mogłam, bo to mnie... Tym. Za koniem podobno się nie przechodzi. Tak, no właśnie, a ja czasem przechodziłam. W płaszczu najpierw, tak, tak. Wyprówasz się w wyżowym, potem cię przebieramy do tego słynnego tańca w tym tym, nie? Czarny. Ale to już czarny też, żeby to ujęcie, jak ty biegniesz, te wszystkie rzeczy, nie? A, to. Tak. Excited. Międzynarodowy vlog już się robi, tak? Excited. Hello guys, welcome to my channel. Nagrywaliśmy scenę, gdzie byłam w embrionie, skupiona w takim płaszczu, w beżowym stroju i pani Justyna do mnie podchodziła i tam ja się otwierałam, tańczyłam i tak dalej. I teraz robiliśmy na takich klockach, ale zobaczycie w teledysku. I robiliśmy sobie, tańczyliśmy choreografię, więc taki update szybki. Będę się z powrotem przebierać, ale jestem w takiej princessa i tak, mamy już parę ujęć nagrane, więc teraz będziemy prawdopodobnie szli na dwór i właśnie będzie nagrywany ten bieg przeplatany z biegiem konia. Także let's go! Zimno. Chyba fajnie będzie, nie? Z tym koniem. Moi drodzy, skończyliśmy już próby i teledysk prawdopodobnie jest na YouTubie, także oglądajcie, dam wam też linka na moim Instagramie, którego macie tutaj. No, także to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, taki w sumie spontaniczny vlog, więc łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku.